Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Martin, wieczór. Ostatnie instrukcje z Berlina przyjął. Tak jest, SMS-owe. Zachodniego. Jest z nami gość. Jan Olbrycht, poseł Parlamentu Europejskiego. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór. Ale to czekaj, to my już z Brukseli już nie przyjmujemy instrukcji, tylko z Berlina. Nie, no zawsze Bruksela była tylko maskirowką dla Berlina. Przepraszamy, panie pośle, staramy się trochę rozmontowywać tą taką wielką narrację antyniemiecką, która z rzeczywistością w naszym przekonaniu ma niewiele wspólnego i o rzeczywistości chcielibyśmy porozmawiać. I zacznijmy może od kwestii tego gorącego, szczególnie w obozie rządzącym, newsa z początku tygodnia. Mianowicie, że już podobno nie tylko fundusze KPO stoją w blokach, ale też nie płyną do Polski fundusze strukturalne, te, które uzgodniono w ramach wieloletnich ram finansowych. Jak to jest, panie pośle? No, pojawiła się taka informacja, której rząd zaprzecza. To rzeczywiście byłby skandal, gdyby wielka uroczystość otwierająca nową perspektywę z udziałem pani komisarz się odbywała, a równocześnie pieniądze by nie płynęły. W związku z czym chciałem od razu powiedzieć, że w tej informacji jest część prawdy. To nie chodzi o to, że ktoś kłamie, ale chodzi o to, że ktoś wziął pod uwagę zapowiedzi, które dotyczą określonych przepisów. Ale mówiąc krótko, jeżeli chodzi o KPO, to wiemy, jaka jest sytuacja. Zapewne do tego wrócimy. Jeżeli chodzi o budżet, to każde państwo członkowskie przed rozpoczęciem prac w polityce spójności musiało podpisać z Komisją Europejską dokument programowy, czyli tak zwaną umowę partnerstwa. W tej umowie partnerstwa każdy rząd ma określone tak zwane warunki podstawowe, które trzeba spełnić po to, żeby mieć prawo do ostatecznych rozliczeń, do tych wszystkich płatności, które będą szły po wykonaniu projektu. W przypadku Polski jest cztery takie główne warunki. Dotyczą przede wszystkim systemu zamówień publicznych. Polska podpisała w takiej tabelce spełnione. Drugie to jest kwestia pomocy publicznej spełnione. Trzecie to jest wprowadzenie przepisów ONZ-owskich dotyczących osób niepełnosprawnych. To jest konwencja ONZ-u. W tabelce rząd polski pisze niespełnione. Oraz czwarte spełnienie, czy wprowadzenie w życie karty praw podstawowych, w której między innymi jest zapisane, że każdy obywatel ma prawo do niezależnego sądu. W tym miejscu rząd polski podpisał niespełnione. Komisja Europejska w związku z tym wszystkich poinformowała, że rząd polski poinformował, że nie spełnia tych warunków. Tym samym, jeżeli ich nie spełni do czasu, kiedy projekty będą wykonane i płatności będą wykonane, to powinny być te warunki spełnione. Jeżeli nie będą spełnione, to nie będzie wtedy tych płatności końcowych. Pytanie jest, dlaczego rząd to podpisał? Dlaczego rząd oświadczył, że nie spełnia tych warunków? No i ponieważ Komisja Europejska wyraźnie poinformowała, że jeżeli chcecie dostać zaliczkę na budżet, tam jest 1,5% mniej więcej, jeżeli chcecie dostać zaliczkę i chcecie rozpocząć całe programowanie, to musicie podpisać dokument. Bo jak go nie podpiszecie, to nie będzie w ogóle zaliczki. Więc rząd po prostu podpisał dokument, że nie spełnia warunków. Także w tej informacji, o której panowie mówiliście, jest tyle prawdy, że jeżeli te sprawy nie zostaną spełnione, to te płatności po wykonaniu projektów nie będą w Polsce realizowane. Ale jak na razie zaliczka jest i programy zostały rozpoczęte. Ale z tego, co pan mówi, to ci samorządowcy, bo czytałem takie głosy, którzy się obawiają, że dobrze, dostajemy tę minimalną zaliczkę, prace idą pełną parą, projekty są zgłaszane, środki są planowane. Natomiast obawa samorządowców polega na tym, że mamy w tym roku wybory parlamentarne i oczywiście przed wyborami nic się nie zadzieje, no bo to wynika z logiki planowania, wykonywania i płatności refundacyjnych,
a jak już będzie po wyborach, to może się okazać, że te środki zaplanowane, na które samorządy na różnych szczeblach podpiszą umowy, bo to są tu także kwestie zupełnie dużych inwestycji, raptem się okaże, że nie ma tej refundacji, no, z przyczyn, o których przed chwilą pan powiedział, ponieważ nie spełniamy dwóch warunków. No, ja muszę powiedzieć, że sprawa jest, ja się zupełnie zgadzam, sprawa jest jeszcze poważniejsza, ponieważ no, przed takim dylematem stoją wszyscy wykonawcy różnych inwestycji, bo oni muszą mieć pewność, czy nastąpi zwrot pieniędzy, czy płatności będą, czy nie. W związku z tym sprawa jest rzeczywiście bardzo poważna i moim zdaniem, gdybym dzisiaj był w sytuacji rządu polskiego, co na szczęście nie ma miejsca, to raczej rząd polski powinien natychmiast oświadczyć, że po pierwsze zobowiązuje się, że wykona te warunki, a nawet jeżeli one nie zostaną wykonane, to rząd polski bierze na siebie obowiązek zabezpieczenia wszystkich płatności. Bo w przeciwnym razie jak organizować konkursy? W jaki sposób robić przetargi, kiedy nie można wykonawcy zapewnić, że na 100% te płatności będą? Więc ja myślę, że tego typu gwarancja musi być. Zresztą to przypomina trochę mechanizm warunkowości. My w parlamencie zaproponowaliśmy i zostało to przyjęte, że jeżeli w jakimś państwie, tak, dzisiaj na Węgrzech, pieniądze zostaną zamrożone, to trzeba chronić beneficjentów końcowych, czyli właśnie samorządy, uczelnie, przedsiębiorstwa i wtedy rząd jest zobowiązany, jeżeli pieniądze będą zamrożone, rząd jest zobowiązany pokryć to z pieniędzy krajowych. Więc w tej sytuacji zagrożenie jest poważne, ale moim zdaniem rząd powinien natychmiast tego typu gwarancje dać. Natomiast nic się wokół tego nie dzieje, wszyscy są zadowoleni, uważają, że nic się nie stało i jakby beztrosko dosyć rząd podpisał, że nie spełnia warunków. Panie pośle, a w takim razie chciałem spytać, czy ta cała narracja, którą obserwujemy od momentu wybuchu tak zwanej Qatargate, czyli tego śledztwa brukselskiej prokuratury, które zaowocowało zatrzymaniem między innymi samej wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, czy to rzeczywiście jest taka historia, która powinna wstrząsnąć całą opinią publiczną europejską i czy rzeczywiście Parlament Europejski jest taką stajnią Augiasza, po której lobbyści się rozbijają bezkarnie, jak to próbuje przekazać nam propaganda naszego rządu? Tak, jest tu kilka spraw, jeżeli panowie pozwolą. Pierwsza sprawa, czy to wstrząsnęło opinią publiczną i czy powinno? Tak, to rzeczywiście wstrząsnęło, bo nagle okazało się, o czym jakby wszyscy powinniśmy wiedzieć, że mechanizmy demokratyczne, normalne wybory demokratyczne nie są mechanizmem, który wyłania tylko ludzi najlepszych, najmądrzejszych, najbardziej uczciwych. No to niestety czasami taki zimny prysznic się pojawia. Ale o tym w Polsce, panie pośle, trochę wiemy. No nie chciałbym właśnie tego tak wprost powiedzieć, ale to właśnie tak jest. To znaczy, to jest sytuacja, w której dostają się zgodnie z mechanizmami demokratycznymi, drodze wyborów demokratycznych, dostają się ludzie absolutnie niegodni zaufania. Już nie mówiąc o tym, że niekompetentni, ale niegodni zaufania. I nagle się okazuje, że ci ludzie zaufani są na gorącym uczynku. I tu nie mówimy o takich, delikatnie mówiąc, przekrętach na samochodach, na przejazdach, kabrioletami, na kombinacjach, na biletach i tak dalej, które się wykonuje w różnego typu instytucjach, w tym również w Parlamencie Europejskim. O tym nie mówimy, bo to są po prostu różnego typu, tak powiedziałem, przekręty. A tu mamy do czynienia z przestępstwem. Znaczy mamy do czynienia z przestępstwem, mamy do czynienia z ewidentną korupcją, i to bardzo, bardzo poruszyło Parlament Europejski, bo to podważa jego autorytet. Znaczy podważa autorytet całego Parlamentu. Jak to jest możliwe? W związku z czym pojawiają się tego typu pytania, które pan zadał. Co w takim razie z lobbyingiem? No przypomnijmy, że w instytucjach europejskich jest cały system rejestracji lobbystów. I ten system jest prowadzony przez jeden sekretariat, który jest w Komisji Europejskiej. Lobbyści się tam rejestrują, w związku z czym pojawiają się również we wszystkich instytucjach, w tym Parlamencie Europejskim, pojawiają się w sposób oficjalny, są zawsze oznaczeni, są, uwaga, jestem lobbystą i przychodzą i mówią, że jestem lobbystą i optuję za danym rozwiązaniem czy za daną kwestią, a przecież pamiętajmy, że chodzi o poważne przepisy i chodzi o ogromne pieniądze. W związku z czym my mamy z tymi lobbystami tutaj do czynienia na co dzień.
To jest jakby fragment tego całego mechanizmu, który tu funkcjonuje. Więc w związku z czym problemu z lobbystami nie ma, jest problem z tym, co idzie poza lobbystami. To znaczy, że mamy do czynienia z oddziaływaniem na posłów w różnych sprawach przy pomocy nieformalnych mechanizmów, a nie poprzez formalny lobbying. I tutaj ten przykład Kataru, zresztą nie tylko Kataru, ale już Maroka jest bardzo istotny. Proszę zwrócić uwagę, za co płacono? Za co płacono tym osobom? Zresztą do końca jeszcze nie wiemy, bo śledztwo trwa. Ale wygląda na to, że chodziło o tworzenie dobrego obrazu, to znaczy przekonywania, że to jest państwo już demokratyczne, że prawa są przestrzegane, czyli inaczej mówiąc, budowanie pozytywnego obrazu w ramach prac Parlamentu Europejskiego. Okazuje się, że budowanie takiego obrazu może być niezwykłą wartością. Znaczy inaczej mówiąc, dla niektórych warto jest zapłacić ogromne pieniądze, a chodzi, jak na razie wiemy, o 1,5 miliona euro. W związku z czym to naprawdę są duże pieniądze. I to nie chodzi nawet o to, żeby był przepis dotyczący określonego przedsiębiorstwa, chodzi o budowanie obrazu. Ale jeżeli można, parlament bardzo szybko zareagował. To znaczy parlament zareagował w ten sposób, że właściwie wszystkie partie polityczne zgodziły się, że trzeba jednak przejrzeć bardzo precyzyjnie wszystkie regulaminy i wszystkie przepisy i zastanowić się, czy nie ma czasem jakichś luk, znaczy nie ma czegoś, gdzie wchodzą pewne dodatkowe elementy. I ja zresztą byłem odpowiedzialny w mojej frakcji za przygotowanie takiego materiału, za sprawdzenie wśród różnych posłów, jakie są propozycje. Właśnie go skończyłem robić dzisiaj, właśnie wczoraj wieczorem szefowie partii politycznych zdecydowali o uruchomieniu całej procedury. Dam przykład. Zaczynamy mówić o tym, że byli posłowie, a słynna postać jednego z posłów zamieszanych w tą całą aferę jest tutaj dosyć istotna, że byli posłowie nie mogą po prostu zwyczajnie przychodzić i lobować, mając wolny wstęp do parlamentu. Byli posłowie, tym bardziej są przez jakiś czas płaceni tak zwanym odchodnym, taką odszkodowaniem. W związku z czym jest powiedziane, że trzeba będzie wyznaczyć okres, w którym im w ogóle nie wolno będzie nikogo reprezentować, a potem się będą musieli zgłosić jak normalni lobbyści, jeżeli będą chcieli lobować na rzecz jakichś przedsiębiorstw na terenie Parlamentu Europejskiego. To jest jeden z klasycznych przykładów. Znaczy na przykład byłym posłom nie będzie można pozwalać na wprowadzenie dowolnej ilości gości, tak jak parlamentarzyści. Będziemy mieli dokładniejsze sprawdzanie, kto jest zapraszany na różne spotkania. Będzie informacja publiczna większa na temat tego, z kim się posłowie spotykają, jakiego typu to są spotkania. Także jest 14 punktów takich koniecznych, niezbędnych poprawek, czyli parlament sobie zdaje sprawę z tego, że być może system zbudowany na zaufaniu, bo to jest system zbudowany na zaufaniu, że wszyscy są uczciwi, że każdy realizuje. Nagle się okazało, że to nie wystarcza i trzeba będzie nieco przyostrzyć, to znaczy pewne rzeczy nie podważając tak zwanego wolnego mandatu, czyli nie podważając tego, że posłowie jednak ma prawo do pewnych rzeczy. No i mamy do czynienia na przykład z takimi nieformalnymi grupami w parlamencie, jak grupa przyjaciół, to, że grupa przyjaciół Kataru, grupa przyjaciół Maroka. I ta grupa się spotyka, czasami wyjeżdża, czasami jest zaproszana do tych państw, prawda, na koszt tych państw. W związku z tym to zapewne się skończy i będzie bardzo dokładna rejestracja, kto gdzie należy, do jakiej grupy i tak dalej. W związku z czym, natomiast to bardzo poruszyło parlament. W parlamencie jest wokół tego ogromna dyskusja. Oczywiście nie można przesadzać i wiemy, jesteśmy świadomi, że żadne przepisy nie naprawią natury ludzkiej. Na przykład ktoś jest złodziejem, to po prostu złodziejem zostanie. Natomiast to, że trzeba będzie pewne sprawy dopowiedzieć. Na przykład niektóre organizacje pozarządowe, które wykorzystują taki pozytywny element organizacji pozarządowych, okazuje się, że niektóre państwa zakładają, rządy zakładają takie nieoficjalne organizacje pozarządowe, które przekazują pieniądze i potem te organizacje pozarządowe wpłacają na przykład niektórym posłom, a one na przykład nie są rejestrowane w takiej liście. Także tym razem będziemy mówili o tym, że wszyscy, również organizacje pozarządowe, muszą ujawnić, kto je finansuje i tak dalej. W związku z czym to będzie bardzo rzecz. Panie pośle, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie,
mówimy o przykładzie Parlamentu Europejskiego, ale myślę, że dosyć uniwersalne, bo my jesteśmy wszyscy przygotowani, myślę, że także lepiej proceduralnie czy prawnie przygotowani do takiego lobbingu tradycyjnego, polegającego na przykład na tym, że jakiś producent ma jakiś interes związany z wprowadzeniem określonej regulacji prawnej, bo to odpowiada jego produktom. No, na przykład z nową normą paliwa, bo się okazuje, że tylko on robi takie silniki. I to jest coś, co znamy. I po co, jak sądzę, pisane było prawo i przepisy lobbingowe. A tutaj mamy do czynienia z lobbingiem, który nie dotyczy produktu, nie dotyczy normy, nie dotyczy regulacji jakiejś dotyczącej konkretnej rzeczy, tylko mamy do czynienia z lobbingiem w zasadzie należałoby powiedzieć politycznym. Na rzecz kraju, który postanowił zorganizować Mistrzostwa Świata po to, żeby poprawić swój wizerunek, przy okazji organizacji tych Mistrzostw Świata ten wizerunek, jeśli jakiś był, to legł w gruzach, no bo to, co tam się działo, co świat zobaczył, bo świat zaczął patrzeć w stronę Kataru z pracą przymusową, z ofiarami śmiertelnymi i tym podobnymi, no to była katastrofa wizerunkowa i jak rozumiem, jakaś agencja PR-owa szejkom podsunęła jakiś budżet do wykonania. No ale to jest Katar, nie lekceważąc oczywiście żadnego państwa, który nie jest mocarstwem światowym. Ale ja się zastanawiam, jak się zabezpieczyć przed lobbingiem jakiegoś większego państwa, które ma nie tyle interes wizerunkowy, ile ma bardzo konkretne interesy w Parlamencie Europejskim czy w jakimś innym organie. Bo tu cały czas jesteśmy, i to zresztą co pan poseł powiedział o NGO-sach, które potrafią być takim kanałem lobowania bez lobbingu formalnego. W jaki sposób, czy zastanawialiście się, w jaki sposób można się zabezpieczyć właśnie przed takim miękkim lobbingiem, który nie dotyczy konkretnego produktu, konkretnej sprawy, tylko dotyczy budowy dobrego wizerunku czyjegoś, co pomoże później w konkretnych sprawach? No, ja myślę, że to dobrego bądź złego. To znaczy, no tak. Nacisk taki, żeby agencje robią to i to. Zrujnować. Natomiast ja myślę, że jest pewna różnica między lobbyingiem, czyli takim otwartym, bo lobbying jest to działalność otwarta, znaczy transparentna. Ktoś przychodzi i mówi, jestem zainteresowany tym rozwiązaniem, bo poza to mi płacą. W związku z czym przychodzę, żeby bronić interesy określonej branży, określonej grupy i tak dalej. I mam nadzieję, że polskie przedsiębiorstwa dopracują się mądrego, takiego otwartego lobbyingu. I to jest wtedy najprościej, bo wtedy wiemy, kto za czym stoi. To zawsze, tylko tak dodam na marginesie, że zawsze my mamy z tym problem, bo jak przyjeżdżają na przykład lobbyści z Polski, bardziej lub mniej zorganizowani, którzy prezentują poglądy różnych firm i różnych branż, które są, te interesy są ze sobą sprzeczne, to wtedy jest pytanie, czy my, jak nasza postawa patriotyczna, to jest po której stronie? Tak. Znaczy, obydwie są polskie, to znaczy, także dlatego to nie jest takie proste. Natomiast odłóżmy lobbying na bok, znaczy to drugie to jest kwestia rodzaju korupcji politycznej, bądź wręcz działalności wywiadowczej, służb różnego typu. No, jesteśmy świadkami jednak, jak czasami słyszymy wypowiedzi niektórych polityków skrajnej prawicy i skrajnej lewicy, tego co oni mówią o Rosji, to mamy absolutne przekonanie, że to są ludzie, którzy są albo wprost płaceni przez Rosję, albo w jakiś sposób ustawieni przez różnego typu agentów wpływu. To jest bardzo, bardzo poważny problem i no, ludzie od Marine Le Pen w ogóle tego nie kryli, że byli płaceni przez Rosjan. Natomiast teraz, kiedy trwa wojna, no to w czasie debaty w zeszłym tygodniu na temat Ukrainy muszę powiedzieć, że to, co niektórzy posłowie wygadywali, to tak, jakbyśmy dokładnie słyszeli Russia Today. Znaczy precyzyjnie jest to ten sam tekst, to właśnie to skrajne środowiska. Więc to jest na pewno bardzo poważne, ale już w tej chwili staramy się bardzo dokładnie zobaczyć. Zaczęła się od tego, żeby się dokładnie przyjrzeć ludziom, którzy pracują w parlamencie. Znaczy, inaczej mówiąc, taki bardzo charakterystyczny przykład. Córka Pieskowa, znanego skądinąd, przez jakiś czas była w Parlamencie Europejskim, była stażystką posła francuskiego.
z tego co ja słyszę, to ona chyba w dalszym ciągu pracuje w jego biurze w Korzy w Paryżu. W związku z czym i ona tutaj po prostu obracała się w tych kręgach. Znaczy to, i myślę, że była nie jedyną Rosjanką, która tutaj pracowała. A to nie była jakaś osoba przeciwna Putinowi. Jej wypowiedzi w prasie świadczą o tym, że jest raczej zwolenniczką. W związku z czym administracja parlamentu również zaczęła się dokładnie przyglądać, kto jest stażystą. Czy czasem nie jest tak, że niektórzy stażyści w wyniku na przykład no, pochodzenia mają podwójne obywatelstwo, a podają jedno, a mają na przykład dwa obywatelstwa. I nagle się okazuje, że mamy ludzi z bardzo różnych krajów tutaj jako pracowników. Zupełnie nie krajów Unii Europejskiej. Tak jest. Znaczy jeden z rodziców z Unii, drugi rodziców nie z Unii. On podaje tego z Unii, w związku z czym zostaje tutaj pracownikiem bądź stażystą. Więc ja myślę, że jakby taka czujność się, że tak powiem, obudziła większa. I to jest właśnie tak, że trochę zakładaliśmy, że to wszystko idzie tak normalnie, że to jest zaufanie wzajemne, że to wszyscy wiedzą o co chodzi. Coraz bardziej widzimy, że działania te łagodniejsze, tej korupcji politycznej, a wręcz do interwencji różnego typu wywiadów są tutaj obecne, bo to jest bardzo ważna instytucja. Jesteśmy dzisiaj po spotkaniu z prezydentem Zelenskim, no to muszę powiedzieć, że to, że on tutaj przyjeżdża i wygłasza to, a nie co innego, to naprawdę jest bardzo poważne. Także myślę, że to jest jakiś moment zwrotny, znaczy w ogóle w instytucjach europejskich i tak dalej, że trochę budzimy się w innej sytuacji i okazuje się, że trzeba będzie bardzo dokładnie przyglądać się pewnym działaniom, bo te partie niektóre po prostu nie kryją tego, że działają na rzecz innych tego. Też myślę, że panowie redaktorzy nie zapytają mnie, czy to w Polsce też tak jest, bo ja bym powiedział, że jak słucham niektórych, to aż wprost słychać, że to jest klasyczny przykład korupcji politycznej, ale ja jestem w Parlamencie Europejskim, więc w związku z tym o tym się Panie pośle, to obiecuję, bo to jakby wątek wyszedł nam w tej rozmowie obok, ale czy to nie oznacza, że taka instytucja jak Unia Europejska ze swoim parlamentem, w którym mogą działać różni szatani, mówiąc oględnie, czy to nie oznacza, że i tu już słyszę krzyk wszystkich suwerenistów, czy to nie oznacza, że Unia Europejska powinna mieć jakieś przynajmniej szczątkowe własne służby, no bo w tej chwili Unia Europejska może polegać tylko i wyłącznie na wsparciu służb państw członkowskich i zakładam, że nie znam tych procedur, ale zakładam, że no, służby belgijskie, niemieckie czy francuskie, czyli te, gdzie jesteście, mogą świadczyć jakieś usługi, no ale tak naprawdę kto ma chronić, kto ma, nie wiem, stworzyć ochronę kontrwywiadowczą Parlamentu Europejskiego? No wydaje się, że powinna Unia sama mieć jakieś przynajmniej bazowe możliwości. Tak, znaczy tu odpowiedzi na pana kwestię jest kilka. No taka najprostsza odpowiedź jest, znaczy jeżeli ta organizacja międzynarodowa, bo to jest organizacja międzynarodowa, która z jednej strony jest kierowana przez premierów, ale z drugiej strony jest również biorąca pod uwagę głos ludzi, którzy wybierają swoich przedstawicieli. No, którzy państwo w parlamencie nie są nominowani przez premierów, tylko pochodzicie z wyborów powszechnych. Tak, z wyborów powszechnych i w związku z czym my prezentujemy, no, to jest jedna z rzeczy, o której często w moich spotkaniach z moimi wyborcami, że tak można powiedzieć, trzeba mówić, ja na przykład nie reprezentuję Polski. Ja reprezentuję, tak, właśnie o tym mówię. Polskę reprezentuje premier. W związku z czym on, czyli rząd w ogóle, rząd reprezentuje Polskę, ja reprezentuję mieszkańców, co oznacza na przykład, że mogę się wypowiadać również krytycznie na temat mojego rządu, ponieważ to nie jest tak, że ja reprezentuję państwo. Zresztą muszę powiedzieć, że jak moja partia była przy władzy, a PiS był w opozycji, to muszę powiedzieć, że jeden z prominentnych posłów wtedy wygłosił płomienne przemówienie w parlamencie, cytuję z pamięci: my jako opozycja antypaństwowa oczekujemy wsparcia od Parlamentu Europejskiego, ale niestety Parlament Europejski ma tendencję do wspierania rządów. To mówił poseł, znaczący poseł dzisiaj PiS-u, będący również w Parlamencie Europejskim. Czy miał do tego prawo? Tak, bo on nie reprezentował Polski. On reprezentował swoich wyborców, którzy go wybrali. I w związku z czym to jest rzecz zupełnie naturalna.
Natomiast jedno z odpowiedzi na pana pytanie jest takie, które udziela Viktor Orban bądź pan poseł Legutko. Znaczy oni mówią, trzeba to po prostu rozwiązać. Znaczy po prostu jest to nikomu do niczego niepotrzebne. Znaczy Unia powinna być związkiem międzypaństwowym, tam są rządy i tak dalej. No ewentualnie zgromadzenie parlamentarne, gdzie tam, tak w Radzie Europy, przyjeżdżają posłowie. Znaczy delegaci parlamentów, tak? Tak. To po prostu się do niczego nie nadaje, to trzeba rozwiązać. Zresztą słynne przemówienie pana posła Legutki w czasie obchodów 70-lecia parlamentu, kiedy w tej uroczystej atmosferze właśnie powiedział, że parlament niszczy demokrację. W związku z czym to jest jakby jedna z tych odpowiedzi. Druga z tych odpowiedzi to jest to, że to jednak zaczyna być no, bardzo poważna kwestia i w związku z czym to wymaga bardzo dokładnego przyjrzenia się, ale również ochrony. Znaczy, i proszę zauważyć, że Unia Europejska jako organizacja buduje różne narzędzia krok po kroku. To nie idzie łatwo. Na przykład Prokuratura Europejska. Prokuratura Europejska powstała, Polska nie przystąpiła. Polska tak. Nie przystąpiła do Prokuratury Europejskiej. W związku z czym, no, jeżeli na przykład OLAF, czyli organizacja, czyli instytucja europejska śledcza, przekaże coś polskiej prokuraturze dotyczące na przykład posłów, prawda, spodziewa się, że polska prokuratura tą sprawą się zajmie. Natomiast no, nie zajmuje się. Także w związku z tym tego typu działania są. Parlament buduje swoje służby dotyczące cyberbezpieczeństwa. To też jest poważna kwestia, ponieważ byliśmy ostatnio świadkami kilku ataków poważnych na Parlament Europejski i na bazy danych i tak dalej. W związku z tym tu naprawdę się dzieją rzeczy ważne, które no, z zewnątrz wyglądają niegroźnie. To, o czym przed chwilą mówiliśmy, to budowanie marki jakiegoś państwa, czy też autorytetu jakiegoś państwa, wydaje się rzeczą taką tak ogólną, że specjalnie nic nie zmieniającą. Okazuje się, że dla tego państwa to jest warte wielu milionów, żeby właśnie tego typu działania budować. Także ja się zgadzam, w sposób nieunikniony tego typu instytucje będą musiały mieć całą sferę ochrony, która będzie no, broniła takiej instytucji przed różnego typu wpływami, co nie będzie takie proste, bo to jednak są instytucje demokratyczne i w związku z tym nigdy do końca nie będzie można tego zabezpieczyć. No ale to już muszę powiedzieć, no, to już taka jest cecha. Co, nowością, która jest w Brukseli jest to, że na przykład do niedawna parlament był traktowany jako eksterytorialny. Czyli na przykład jak coś się działo w parlamencie, no to policja belgijska mówiła, no to jest wasza sprawa, to na terenie parlamentu. Muszę powiedzieć, to się też zmieniło. Po atakach terrorystycznych już jest inaczej. Teraz już parlament ma bardzo bliskie kontakty z policją belgijską, jeżeli chodzi o ochronę, o wsparcie i tak dalej. Także to nasze wyobrażenia z lat 50., a dzisiejsze to już jest inny świat i to już jest inaczej funkcjonujący, ale myślę, że z różnego typu wywiady międzynarodowe też o tym wiedzą i dopracowują metody bardziej subtelne i próby oddziaływania na posłów. A natura ludzka jest taka, że niektórzy nadadzą się podejść i zachęcić również przez środki finansowe. Panie pośle, no, taki elementarny instynkt samozachowawczy polityków Platformy w Parlamencie Europejskim każe zwracać uwagę na rozmaite narracje, szczególnie te mocno fałszywe. No i jedną z nich jest taka teza, która wypływa z szeregów Solidarnej Polski szczególnie mocno, że oczywiście te rezolucje, które dotyczyły krytyki rządu, czy to w wymiarze sprawiedliwości, czy w innych obszarach, no były na pewno opłacane, czyli tutaj zacytuję nawet wątpliwości pana posła bardzo istotnego w Solidarnej Polsce, Mariusza Goska, który mówi, że nie wierzę, że ci ludzie nie brali pieniędzy i tak po prostu Polskę opluwali. I pytanie... Ale dodaj, staliśmy się państwem o statusie państwa pokrzywdzonego. Ale to jest w kontekście, to za chwilę chciałem o tym powiedzieć, bo poseł Gosek nawet zapowiada, sugeruje, że prokuratura polska mogłaby wystąpić do prokuratury belgijskiej w sprawie no, podzielenia się materiałami ze śledztwa, a tymczasem też no, trudno było nie zauważyć bardzo nerwowej reakcji między innymi posła Tomasza Poręby, który był wskazywany jako jedna z osób, która mogła kontaktować się z tymi lobbystami, a może nawet coś więcej. I on bardzo kategorycznie zareagował. Jak to jest?
Znaczy ja jestem za tym, żeby nie tylko prokuratura polska, ale również opinia publiczna dowiedziała się, co jest w materiałach śledczych. Absolutnie jestem za. Uważam, że to jak najbardziej. To jest absolutnie korzystne. Myśmy obserwowali to tutaj w Parlamencie Europejskim. Posłowie z PiS-u, generalnie z Zjednoczonej Prawicy, oni tę pierwszą reakcję właśnie mieli taką. Znaczy mieli taką, że to właśnie ci, którzy na nas najbardziej pluli, to właśnie ci są najbardziej skorumpowani. Problem polega na tym, że posłowie, którzy są podejrzani, oni rzeczywiście byli zaangażowani w podkomisję dotyczącą praw człowieka. W związku z czym, bo ci, którzy im płacili, doskonale wiedzieli, gdzie trafić. Znaczy trafiają tam, gdzie jest o tym mowa. Także gdzie będzie mowa o Katarze. Tak jest, znaczy właśnie o łamaniu ewentualnie praw człowieka. Do tych ludzi najbardziej docierano. I mało tego docierał wtedy były poseł włoski, który też wiedział, na jakiej zasadzie to funkcjonuje. Ta pierwsza reakcja oczywiście, no widać było radość, że nareszcie jest jakiś sposób, że można tutaj przyłożyć opozycji. Trochę ta entuzjazm opadł, kiedy się okazało, że być może niekoniecznie to tak jest, że to tylko dotyczy posłów jednej frakcji i że jak się zacznie grzebać, nie tylko w kwestii Kataru, nie tylko w kwestii Maroka, ale jak się zacznie grzebać w sprawach tak zwanych grup przyjaciół, jeżeli zacznie się grzebać i publikować, gdzie kto wyjeżdżał, za jakie pieniądze, kto kogo zapraszał, to może się nagle okazać, że na tych listach zaczną się znajdować również posłowie Zjednoczonej Prawicy. Jak, w momencie, jak oni się zdali sobie z tego sprawę, to przynajmniej tutaj, ja nie wiem, w Polsce, ale tutaj entuzjazm do takiego prostego ataku co nieco opadł. Ja muszę powiedzieć, że bo wiedzą doskonale, o co chodzi. Tam przy okazji wyszła sprawa z prywatnego oskarżenia dotycząca kilku posłów Parlamentu Europejskiego, między innymi właśnie też posła Jakiego, posła, co dotyczy o kampanię wyborczą. Ale ja mówię o czymś innym. Właśnie to takie nieformalne kontakty z różnymi państwami, to ja bym też chciał bardzo, żeby ujawnić wszystkie informacje. To nie, nawet nie chodzi o to, czy ktoś za to wziął pieniądze, ale może się okazać, że ktoś tam bywał. Bywał w jakichś miejscach za pieniądze różnych państw, ponieważ jak panowie się domyślacie, ja wiem, że kto gdzie mniej więcej bywał, ale nie chciałbym tego w tej chwili mówić. Wolałbym, żeby to prokuratura czy organy śledcze. To wcześniej czy później wyjdzie w Parlamencie Europejskim, bo parlament jest zainteresowany, żeby o tych sprawach mówić i wcześniej to później wyjdzie. Ja nie mówię o przekrętach na samochodach, bo to są drobne rzeczy, chociaż chodzi o duże pieniądze. Chodzi o różnego typu oddziaływania mające na celu wpływ innych państw. Także ja myślę, że polskie media wiedzą dobrze, że nie znają tej specyfiki, więc używają tego typu argumentów. To jest ewidentne kłamstwo, no ale to jest sposób oddziaływania na opinię publiczną. Natomiast tutaj tu koledzy z Zjednoczonej Prawicy w tej sprawie raczej się nie wypowiadają. To jeszcze ostatnie pytanie, czy to nie jest może dobry moment, żeby wykorzystać tę sytuację i szczególnie dyskusję na temat transparentności po to, żeby zaszczepić pewne wzorce w Parlamencie Europejskim, bo ja muszę panu powiedzieć, że po pierwsze wśród najbardziej wpływowych posłów lobbystów na PiS jest przynajmniej trzech byłych posłów, którzy mogą sobie wchodzić dokładnie tak samo, jak kiedyś można było w parlamencie, nikt tego nawet nie zauważy, a z drugiej strony no, to jest taka sytuacja jak w Orwellu. Znaczy, najpierw parlament, kiedy mocno atakował i nie miał tego obciążenia w postaci kryzysu związanego z Qatargate, to był uznawany za mało istotny, jakiś tam lewacki i tak dalej. Teraz jest super istotny i nagle się okazuje, że można przez niego robić wielkie polityczne deale, a także prowadzić politykę. To może to jest właśnie dobry moment, żeby powiedzieć, to zdecydujcie się, droga zjednoczona, niezjednoczona opozycjo. Oni nie są opozycją. Ale przepraszam, ja już antycypuję. Tak. Wybiegłeś do przodu. Tak, ale bo tutaj widać bardzo wyraźnie, że no, tak jak Orwell pisał w 1984, coś, co, znaczy najpierw prowadziliśmy wojnę z mocarstwem
północnoeuropejskim, potem okazywało się, że następnego dnia, że z północnoeuropejskim zawsze byliśmy w sojuszu. Więc czy to nie jest dobry moment, szczególnie, że no ciągle są te kwestie dotyczące suwerenności, ale też tego, że nikt nam nie będzie się wtrącał do regulaminów. No więc jeżeli tak teraz aktywnie uczestniczy PiS w krytyce i w żądaniu różnych zmian, no to brakuje trochę, nie wiem czy pan to widzi z Brukseli, ale brakuje jednak wyborcom, często narzekają na to, że Platforma Obywatelska i opozycja są reaktywne. No ja uważam, że to rzeczywiście jest to powód do tego, żeby pokazać, no ja bym powiedział tak delikatnie powiedziałbym, że niespójność, a tak naprawdę chodzi o absolutną hipokryzję po prostu polityków tej grupy. Natomiast my jesteśmy tu dosyć, nasze społeczeństwo generalnie jest chyba dosyć przyzwyczajone do tego, że ktoś zmienia zdanie z dnia na dzień, z minuty na minutę i zupełnie nie widzi powodu, dlaczego ma się z tego tłumaczyć. No KPO jest najlepszym przykładem, prawda, że do niedawna wszystko było źle, potem nagle się okazało, że wszystko jest dobrze. Na początku, że nie potrzebujemy tych pieniędzy, nie będziemy się pochylać nad 20%, prawda? A potem się okazuje nagle, że tak. I to jakby nikogo, w sensie społecznym nie ma to takiego oddziaływania, że to po prostu jest cyniczne granie z opinią publiczną bez żadnych konsekwencji. Także ja się zgadzam, że to jest jeden z takich przykładów, który trzeba użyć i mam nadzieję, że moi koledzy w wyborach krajowych będą tego używali, pokazanie, że to po prostu jest hipokryzja. No to jest granie na różnego typu odczuciach publicznych, ale no co zrobić w sytuacji, kiedy my staramy się powtarzać i nikt tego specjalnie nie bierze pod uwagę, że w dalszym ciągu płacimy miliony euro dziennie i jakoś specjalnie to nikogo nie, znaczy nikogo ze środowiska głosującego na PiS nie rusza. Milion dziennie, to jest blisko 5 milionów dziennie, idzie do kosza. To jest coś nieprawdopodobnego i w żadnym innym państwie rząd by nie przetrwał takich rzeczy. Panie pośle, ja zapytam o taką rzecz trochę bardziej polityczną, jeszcze bardziej polityczną niż to, o czym żeśmy mówili. Otóż pewnie źródłem takich wieści, takiego przeświadczenia jest obóz rządzący, natomiast nie mówi się o tym wprost i ten przekaz nie idzie wprost, tylko idzie tak trochę pocztą pantoflową uruchomionych, że w obliczu tego, że mamy wojnę Rosji z Ukrainą, no i że Polska jest tu ważnym hubem komunikacyjnym, to w imię interesu ogólnoeuropejskiego, czy nawet światowego można powiedzieć, bo to stanowisko podobno wspierają Stany Zjednoczone, po to, żeby nie było z Polską problemów, należy odpuścić rządowi PiS. Taka poczta pantoflowa chodzi, że Parlament Europejski i Komisja Europejska będą łagodzić swoje stanowiska w sprawach praworządności całej reszty ze względu na to, żeby nie drażnić rządu Morawieckiego, który jest ważnym hubem komunikacyjnym zaopatrzeniowym dla Ukrainy, żeby tutaj nie hungaryzować Polski. Jakby pan skomentował coś, co, jeszcze raz powiem, to nikt tego oficjalnie nigdy nie powiedział. Ale to jest coś, co po świadku politycznym i okolicach krąży. Europa odpuści PiS-owi, ponieważ PiS jest potrzebny w wojnie z Rosją. Ponieważ nasza rozmowa ma charakter, jeżeli tak można powiedzieć, był taki otwarty i szczery, to trzeba powiedzieć, że oczywiście no nie bądźmy naiwni. Znaczy, nie jest prawdą, że tego nie ma. Znaczy, ludzie, którzy zajmują się polityką europejską, mają bardzo poważny dylemat. Bo z jednej strony zdają sobie sprawę z roli Polski, jako państwo w ogóle położone w określonym miejscu, zdają sobie z tego sprawę i wiedzą dobrze, że konflikt nie jest nikomu na rękę. Z drugiej strony również wiedzą, jak się zachowało społeczeństwo polskie wobec Ukraińców. W związku z czym to też jest nie bez znaczenia. A równocześnie te środowiska zdają sobie sprawę z tego, że podważanie kwestii praworządności jest niebezpieczne dla całej Unii. Jest to po prostu zagrożenie dla całej Unii. I mało tego, że w szczególności w sytuacji wojny,
w szczególności w sytuacji wojny, trzeba bardzo pilnować kwestii praworządności w całej Unii, nie tylko w Polsce, tylko w całej Unii. Bo największym zagrożeniem jest to, że Unia wewnątrz zacznie się trochę rozbijać, począwszy od odejścia od jakiegoś wspólnych przepisów, wspólnych zobowiązań, wspólnych i tak dalej. W związku z czym mamy do czynienia z dwoma takimi argumentami, które są istotne. Moim zdaniem to, co się cały czas dzieje, to jest jakby próba znalezienia rozwiązania takiego, że absolutnie doceniamy Polskę i we wszystkich rzeczy, zresztą potem oni przyjeżdżają, komisarze tu otwierają fundusze, wszystko jest w porządku. A z drugiej strony twarda postawa wobec kwestii praworządności. Ja bym nie powiedział ekstremalnie twarda, bo tam z części ewidentnie komisja odpuszcza, ale jednak pryncypialnie. Dlaczego? Ponieważ to dotyczy całej Unii. Jeżeli się odpuści praworządność, to zaczyna być niebezpieczne, bo tendencje takie jak u nas przecież są nie tylko w Polsce. W związku z tym, jeżeli komisja będzie bierna, to jest bardzo poważny problem dla całej Unii Europejskiej i to się może pojawić nie tylko na Węgrzech, ale to się może pojawić w innych państwach, gdzie za chwilę mamy różnego typu wybory, które nie wiadomo, w którą stronę to się przesunie. Także nie ma tu prostej odpowiedzi. Równocześnie komisja, która jest w zupełnie innej sytuacji, komisja ma obowiązek wydać te pieniądze, które są zaciągnięte na rynkach finansowych. Więc komisja jest naprawdę zainteresowana, żeby nareszcie dało to jakiś efekt. No po to zaciągamy go na rynkach, żeby dało to efekt. Jak nie ma efektu, no to po cośmy to zaciągali? Już nie mówiąc, że jak mówią mi finansiści, że no poważni gracze na rynku finansowym oczekują, że jak w końcu wykupili te obligacje europejskie, że to daje jakiś efekt. No po to zrobili. A jeżeli nie ma efektu, to akcja jest trochę pozbawiona sensu. Więc komisja jest absolutnie zainteresowana, żeby jak najszybciej ruszyć, żeby jak najszybciej doprowadzić na przykład do budowy wiatraków w Polsce. Więc to jest prawda. Więc ja myślę, że nie mam prostej odpowiedzi. To nie jest tak, że będą chcieli Polsce odpuścić. Moim zdaniem nie będą chcieli ze względu właśnie na sytuację wojenną, a równocześnie będą robili wszystko, żeby w różnych miejscach Polsce pomagać. Ale jeżeli chodzi o kwestię praworządności, to moim zdaniem nie wygląda na to, żeby ktoś to chciał odpuścić. No to w takim razie ostatnie pytanie. Ja mam takie uczucie déjà vu ostatnio, bo znowu mamy kolejną ustawę, tym razem ją prowadzi Szymon Dworczyk, wcześniej prezydent Andrzej Duda i mówią, nie zmieniajmy ani przecinka, bo jeśli zmienimy, to nie będzie pieniędzy. No, poprzednim razem nie zmieniono ani przecinka, pieniędzy nie było. A do tego jeszcze, skoro pan wywołał temat wiatraków, to mamy dziwaczną poprawkę Marka Suskiego z 500 metrów, wywala tak naprawdę wszystkie uzgodnienia, obliczenia, dodaje 700 metrów jako tą... Dodaje 200, tak, wychodzi 700. Mówi się, że to ogranicza możliwość stawiania... Ja przepraszam, tak. Dygresja, jestem pełen podziwu dla tego, który tę, ja widziałem zdjęcie tej poprawki, który to zrozumiał i wywnioskował z tej kartki. No, naprawdę. To musi być ktoś o dużych umiejętnościach, szczególnych zdolnościach. Walka z imposybilizmem tam też w Sejmie sobie funkcjonuje, ale mówiąc zupełnie poważnie, jaki może być efekt tego, tych przyjętych ustaw? W związku z tym, że z jednej strony mamy tą niby niezmienioną, ale odrzucono wszystkie poprawki senackie, powiem szczerze, że osobiście bardziej bym wierzył senatorom w skuteczność, nawet nie będąc prawnikiem i w konstytucyjność przede wszystkim tej ustawy. No a druga rzecz, no to ta poprawka Suskiego, po której sam wnioskodawca tej poprawki, autor tej poprawki mówi, że on nie wierzy, że pieniądze z KPO przyjdą, bo teraz będą kolejne roszczenia ze strony Komisji Europejskiej. Pytanie brzmi, czy pan uważa, że to jest taka fałszywa gra ze strony PiS-u, który sam się sabotuje w pewien sposób, a potem zwali winę, mówię o tej poprawce tutaj wiatrakowej, bo wiadomo, że ustawa wiatrakowa jest jednym z kamieni milowych. Czy to nie jest tak, że znowu wprowadziliśmy poprawkę, niby bez poprawek tamta ustawa, którą przyniósł Szymon Cenkowski-Welsenk, a potem powiemy, no ale przecież przyjęliśmy tę ustawę wiatrakową i znowu komisja oszukała. Czy wy macie na to jakąkolwiek odpowiedź i receptę na taką narrację? Znaczy, my jesteśmy jakby poza tą grą, jeżeli chodzi o posłów do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego? Proszę zwrócić uwagę, że opozycja w ogóle i opozycja w Polsce właściwie się nie wypowiada na temat zawartości KPO. Znaczy to, co wzbudza ogromne emocje w innych krajach, to na przykład na co te pieniądze pójdą. My oprócz wiatraków w ogóle nie mówimy na co. No ale
Panie pośle, ja przepraszam, no jak, nie mamy, jak nie mamy tych pieniędzy, to szkoda czasu na analizę, na co idą, skoro ich nie ma. Nie, niestety muszę pana zmartwić, ponieważ rząd właśnie wydaje pieniądze swoje z punktu widzenia KPO, w związku z czym pieniądze już są realizowane na określone projekty. Ważne jest, na co są realizowane. Ale mówiąc wprost, moim zdaniem część Zjednoczonej Prawicy czeka, żeby to wszystko wysadzić w powietrze. To znaczy robi wszystko, żeby to nie doprowadzić do tych pieniędzy. I to robi dosyć konsekwentnie. Natomiast jeżeli chodzi o to, ja sam jestem bardzo zainteresowany. Po pierwsze, jak się zachowa pan prezydent w stosunku do zapisów, które nie są zgodne z konstytucją. Po drugie, jak się zachowa Komisja Europejska. Pamiętajmy o tym, że tak zwane super kamienie milowe, w których, przypomnijmy, nie ma wiatraków. Niektóre media polskie podają, że są wiatraki. Nie, tam nie ma wiatraków. Wiatraki są później. Te super kamienie milowe to są kwestie praworządności, to jest kwestia procedur sejmowych, to jest komitet monitorujący. I zapisy, które są w tej ustawie, no, nie są zgodne z uzgodnieniami, z te, które znamy, z dokumentów. W dokumencie jest napisane wyraźnie, Izba Dyscyplinarna powinna być zastąpiona Izbą Sądu Najwyższego, która nie jest tą poprzednią Izbą Dyscyplinarną. Taki jest zapis uzgodnienia. Sam jestem bardzo ciekaw, czy komisja, z którą to uzgodniono, zgodzi się na zapis, że będzie to NSA. Co prawda komisja zapewne powie, dla nas to jest kwestia tam nie taka ważna, nie taka istotna, to my nie jesteśmy od sprawdzania konstytucji, ale jestem bardzo ciekaw, bo to odchodzi od zapisu uzgodnionego. Dlatego no, politycy nigdy się nie mówi nigdy, w związku z czym nie chciałbym powiedzieć tych dni, że ja wiem, że oni to odrzucą, bo nie wiem, czy odrzucą. Jestem bardzo ciekaw, jak się zachowa Komisja Europejska, tak jak przy wiatrakach. Przy wiatrakach uzgodnienie, które sprawdzałem jeszcze dzisiaj przed rozmową z panami, brzmi, że trzeba natychmiast uruchomić kwestię reformy w sprawie energii odnawialnej wiatrowej i w tej sprawie powinno się zwiększyć kompetencje gmin i pozostawić im możliwości podejmowania decyzji. Tak jest w uzgodnieniu. Tak jest w uzgodnieniu z rządem. I teraz jest pytanie, jak komisja zareaguje na to, że mało tego, że to nie zostawiono gminom, to jeszcze to przyostrzono, jeżeli chodzi o należy. Muszę powiedzieć, że sytuacja jest naprawdę dynamiczna. Sam, jak mnie panowie dzisiaj zapytacie, jak to się skończy, to sam jestem bardzo ciekaw, bo jestem w komitecie monitorującym. Będziemy komisję o to pytać, ale nie mam zamiaru pytać komisji, kiedy zablokujecie, bądź kiedy nie zablokujecie, bo wtedy będę podejrzewany jeszcze raz, że chcę, żeby pieniądze nie przyszły do Polski. Ja chcę, żeby przyszły. Natomiast jestem ciekaw, jak komisja wyjdzie z takiego dylematu, a najpierw jak wyjdzie z tego pan prezydent. Dla nas jest ważne, że pieniądze z KPO nie przyjdą do Polski w ogóle. Pieniądze z KPO będą przychodziły tylko i wyłącznie po wykonaniu zadań, bądź części zadań. Tych kamieni milowych jest 280. Każdy z nich mówi o wykonaniu pewnego zadania, bądź części inwestycji. W związku z tym nie będzie czegoś takiego, że pieniądze napłyną do Polski. Polska dostanie zielone światło na przyniesienie informacji o tym, że wykonała zadania i wtedy dostanie pieniądze. Także też jest trochę nieporozumienia, bo wszyscy mówią, że jak już będzie to zielone światło, to te pieniądze wpłyną do Polski i tak dalej. Nie, nie, nie. Na razie Polska, z tego co ja wiem, chce pokazać 30 kilka kamieni milowych, czyli już zrealizowanych zadań, a może zrobić od lutego 2020, ale w sumie razem tych kamieni milowych i etapów reformy jest 280. Także jest trochę jeszcze do zrobienia, a możliwości zabrania dodatkowej pożyczki bardzo korzystnej kończą się na końcu sierpnia tego roku, co też o tym warto pamiętać, bo to są 24 miliardy euro. Czyli przed nami droga długa i kamienista. To chyba zrobimy też taki licznik do sierpnia, żeby uświadomić ludziom, tak, bo myślę, że mało jest o tym informacji. Zresztą myślę, że opozycja mogłaby na tym także punktować. Dziękuję bardzo panie pośle. Bardzo dziękujemy panie pośle, że znalazł pan dla nas czas. Dziękujemy za tę rozmowę. Bardzo dziękuję.
dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19 w Resecie Obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. To jest Radosław Gruca. A to jest wspaniały, wiecznie żywy i twardy Marcin Celiński. Radosław Gruca, który wyraźnie czegoś ode mnie chce, ponieważ tak ładnie mnie przywitał, ale pewnie tego dowiem się już poza wizją, po programie. Jak Państwo widzą, my w tej chwili jesteśmy z naszych tajnych baz, nadajemy, a rozmowę z panem posłem Olbrychtem nagraliśmy kilka godzin temu w studiu. Tak, i nie chcieliśmy Państwa wkręcać. Widzę, że tak autentycznie wyszło, że tutaj mówimy jak jest. Niestety tak to jest, drodzy Państwo, że europosłowie bardzo często w czwartki, akurat wtedy, kiedy jesteśmy na żywo, lecą albo są nieuchwytni. Stąd taka sytuacja. Piotrowi wyjaśniamy, trzaski z odtwarzacza biorą się stąd, że Bruksela zazdrości Polsce internetu i w tej Brukseli internet był słabszy. No ale to jak wiadomo, oni muszą nam czegoś zazdrościć, w związku z czym dzisiaj zazdroszczą nam internetu. Radek, jakieś słowo podsumowania naszej rozmowy z panem posłem? No powiem szczerze, ja nie jestem optymistą, bo pan poseł chłodno podchodzi do wszystkiego, ale ja cały czas mam poważne obawy, szczególnie jeśli chodzi o tę poprawkę, o której mówiliśmy na koniec, którą napisał Marek Suski, choć wyglądała jakby kura pazurem. I no tak jak mówiłem, ja uważam, że rząd pogodził się z tym, że nie będzie pieniędzy, w związku z czym będzie próbował zrobić tak, żeby przerzucić maksymalnie winę na Brukselę. Zobaczymy z jakim skutkiem. Ale bardziej niepokojące jest to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli środki z Funduszu Spójności, ponieważ one są w tej chwili kontraktowane, one są w tej chwili rozdzielane. Wedle procedur samorządy powinny właśnie przeprowadzać procedury przetargowe, podpisywać umowy dotyczące inwestycji z tych środków. Oficjalna wersja jest taka, że no, mają te środki rozdzielone, natomiast może się okazać, że te środki nie będą refundowane z racji oświadczenia polskiego rządu, o którym mówiliśmy, że dwa punkty, no po prostu nie spełniamy dwóch punktów, kropka. I sami się do tego przyznajemy, to jest tak po bożemu, bym powiedział. No tak, bardzo przyzwoite z rządu chłopaki, że są takie szczere. Że nie kłamią, tak, w ogóle nigdy nie kłamią. Cenię ale ich tak, za szczerość. Rzadko się zdarza. Więc za szczerość również. Ale mówiąc zupełnie poważnie, to wygląda coraz bardziej niepokojąco. I zwracam wszystkim Państwu uwagę i będę to robił notorycznie, że podczas gdy mamy histerię, no nie histerię, no mamy historię dramatyczną uwłaszczania się na mieniu państwowym, czyli Villa Plus, i tam jest 5 milionów, w sumie program kosztuje 40 milionów, no i to tak my już wzruszamy ramionami, a ja nie wzruszam ramionami, tylko szczękam zębami w momencie, kiedy słyszę, że nawet policja nie płaci swoim kontrahentom, no to najwyraźniej... Nie wiem, czy widziałeś, poza tym, że nie płaci kontrahentom, to nie wiem, czy widziałeś okulnik chyba dolnośląskiego komendanta,
który polecił podległym sobie szefom komisariatów, z tego co pamiętam, że ponieważ są braki w zaopatrzeniu, żeby się rozejrzeli, czy nie ma dookoła chętnych, którzy mogliby policji podarować na przykład biurka, szafki i tym podobne rzeczy, że może gdzieś z jakiejś nie, to wiesz, to byłoby śmieszne, gdyby to nie był okulnik pana komendanta. No, czyli jeżeli do państwa zapuka do drzwi dzielnicowy i spyta, czy nie macie biurka na zbyciu, no to nie wiem, no zastanówcie się, może trzeba się zlitować nad tym państwem i jego policją. Jak jakieś tam krzesła macie zbędne, podrzućcie. Ja pamiętam ten moment, kiedy policja nie miała benzyny, kiedy policja nie miała mebli, bardzo chętnie przyjmowała szafki ze szkół z likwidacji, bo była taka potrzeba. Bożena Breczko pyta, czy po wyborach będzie można zmienić ustawę i przywrócić 500 metrów. Oczywiście, że tak. No, Sejm zawsze może zmieniać prawo, tylko że tu jest głębszy problem, bo proszę państwa, wiatraki, elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, to jest biznes. A biznes nie działa jak polski rząd. Biznes planuje, przygotowuje inwestycje i teraz, jeżeli jakaś firma przygotuje inwestycję wiatrakową z założeniem, że jest to 700 metrów, to jest zupełnie inny proces przygotowawczy niż kiedy jest to 500 metrów. No, są po prostu inne warunki zabudowy i inne możliwości, więc tak mówię o tym, że profesjonalny biznes źle reaguje na każdą zmianę. W momencie, kiedy ma coś zaplanować. I teraz, jeżeli powiedzmy zmieni się władza, jeżeli w Sejmie będzie jakaś większość polska reprezentująca polskie interesy i zmieni tę ustawę, to nie będzie tak, że inwestorzy raptem przełożą wajchę i powiedzą, dobra, to teraz budujemy na te 500 metrów, bo to wymaga przeprojektowania, zmiany planów, zmiany budżetu i tym podobnych rzeczy, więc tu nie będzie efektu natychmiastowego. Pomijając to, że gdybym miał inwestować w wiatraki i dzisiaj się przymierzał do farmy, która uwzględniałaby normę 700 metrów, na jesieni dostał informację ustawową, prawidłową, że to 500 metrów. To ja bym wtedy zamówił analizy politologiczne, ile ta większość sejmowa przetrwa, czy warto projektować 500 metrów, wiatraki z normą 500 metrów, bo jak przyjdzie jakaś inna opcja, Janusz Kowalski zostanie premierem, to się okaże, że wszystkie nakłady przygotowawcze na tę inwestycję poszły w błoto, mówiąc najkrócej. Znaczy to ludzie mało już pamiętają, ale prawdą jest, że też mocno przyczynił się do rozwalenia energetyki wiatrowej Obajtek wtedy, kiedy jeszcze się szykował dopiero na prezesa Orlenu. I to też powinno być wątkiem, który będzie, mam nadzieję, badany przez komisję śledczą, wtedy kiedy był prezesem Enei. To wypowiedział umowy, trzeba było potem, pamiętam, 300 milionów złotych zapłacić odszkodowania, ale dużo... Czekaj, update, bo ja nie pamiętałem, pan Wojtek Polak podpowiada, to śląska policja, nie dolnośląska, a śląska szuka krzeseł, wszelkie informacje trzeba przekazywać do Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej w Katowicach do piątku. Czyli proszę państwa, pośpieszcie się, bo to już niewiele czasu. Niewiele czasu, znaczy ja mógłbym więcej takich historii przytaczać, bo słyszałem, że windami nie można jeździć na niektórych komisariatach tylko wtedy, kiedy masz wielkie pakunki, a najlepsze co usłyszałem to, że spuszczamy wodę tylko co godzinę. Oszczędzamy. A jak to się ma do fizjologii? Dobre. Czy to się da tak wyregulować, bo ja się nie znam, ale może są jakieś procedury, że na przykład w gronie, nie wiem ile tam na komisariacie jest, powiedzmy tych 20-30 osób, no regulujemy tak, żeby co godzinę ktoś miał potrzebę. No to znaczy to niestety jest prawda. Ja bym tego
tego nie wymyślił, drodzy Państwo. To jest coś, co ja ale usłyszałem czekaj, od ale policjantów. Z tego, ale Marcin, z tego nie idźmy dalej, bo tutaj ale, prezes nie, ale z tego wynika, że jak odwiedzę komisariat jako gość, to nie będę miał wstępu do toalety, żeby nie wyczerpywać normy. No, Radek aż się zawiesił z tej radości. Radku, czy my się słyszymy? Nie wiem, czy się słyszymy, bo Radek ma minę jakąś zafrasowaną. Radek, halo, halo. Tu Polska. Aha, dobrze. Radek pewnie nam na chwilę zniknie. Proszę Państwa, zatem przechodzimy do naszej cotygodniowej zabawy. Zabawy z antyeuropejską prasą, hojnie dotowaną, wiadomo przez kogo i dlaczego. Na tyle hojnie dotowaną, że jakbyśmy podsumowali te lata dotacji, to pewnie ta Villa Plus nie robiłaby aż takiego wrażenia. No jednym z pism, sięgam po moje ulubione, póki Radka nie ma, żeby mnie tu nie przyblokował przypadkiem. Proszę Państwa, mój ulubiony tygodnik opinii, zaplecze ideowe najgłębsze z możliwych do rzeczy. Witamy Cię, Radku, z powrotem. Słyszysz nas? Nie słyszę. Proszę Państwa, nie zwracajcie uwagi na Radka. Radek w którymś momencie nas usłyszy. Słyszę, ale nie my możemy nie tylko słyszę. Podziwiać jego urodę. O, teraz Cię słyszymy. Teraz Cię słyszymy, więc podziwiamy i urodę, i tembr głosu mojego przyjaciela Radosława. Ja już zacząłem temat właściwy, czyli przegląd naszej prasy. No, proszę Państwa, muszę Wam powiedzieć, że tego tygodniowe wydanie do rzeczy jest znakomite. Jest po prostu znakomite. Ja nie mam słów pochwały, poczynając od wstępniaka przez wszystkie teksty, do których dotrzemy dzisiaj. Wstępniak Pawła Lisickiego dotyczy polskiej szkoły realizmu. No i pan redaktor Lisicki pisze w tym tekście trzykrotnie, że jego zdaniem to chyba realistów nie ma w Polsce, realistów politycznych, ale poza tymi stwierdzeniami przedstawia się jako rzecznik tych realistów. Więc Paweł Lisicki występuje tu w roli rzecznika frakcji, której nie ma, no ale opisuje, co myślą ci ludzie, których nie ma. I na czym polega ten realizm? Realizm polega na tym, że powinniśmy być ostrożni z tą pomocą dla Ukrainy, że nie powinniśmy wychodzić przez szereg. No i jest tu parę takich stwierdzeń, które moim zdaniem znakomicie w wersji light korespondują z wielką akcją pana Sykulskiego "To nie nasza wojna". Bo czytamy między innymi: z pewnością dla realistów jest czymś korzystnym istnienie suwerennej Ukrainy odgradzającej Polskę od Rosji. Dlatego pomoc Kijowowi, przede wszystkim humanitarna, ale także polityczna i do pewnego stopnia wojskowa, leżała i leży w naszym interesie. Jednak na szczęście dla Polski, na nieszczęście dla Kijowa, Polska jest częścią NATO, Ukraina nie jest. Oznacza to, że często wypowiadany w Polsce slogan, iż wojna na Ukrainie to nasza wojna, jest właśnie tym, czym jest, czyli sloganem, frazesem. Gdyby to była naprawdę, w dosłownym tego słowa znaczeniu, nasza wojna, to jak należałoby ocenić tych Polaków, którzy mówiąc o naszej wojnie chcą wysyłać broń na Ukrainę i siedzą bezpiecznie w domu? No, rozumiem, że tutaj zapachniałoby propozycją jakiegoś aktywizmu i wysłania, no, jak rozumiem, czterech dywizji pod dowództwem pana Lisickiego, ale nie o to chodzi.
Chodzi o to, że nie mówmy, że to nasza wojna, skoro na niej nie walczymy. A Ukraina generalnie jest przydatna, ale niech sobie radzi sama, a poza tym, no i tu przewija się ten ton wyższości, my jesteśmy w NATO, a oni nie. No to niby dlaczego? Na to wszystko jest jeszcze podlane takim sosem realizmu, mówiący o tym, że jak my tak za bardzo poczujemy, że to nasza wojna, to wezmą i się Rosjanie zezłoszczą i faktycznie się zrobi ta nasza wojna. Zatem realizm powinien polegać na tym, że będziemy siedzieć cicho i nie będziemy pomagać Ukrainie. No i teraz w podsumowaniu pan Lisicki pisze, dlatego w oczach realistów niektóre posunięcia władz, przekazywanie Ukrainie najlepszego możliwego sprzętu wojskowego, wyzbywanie się najlepszych czołgów, gotowość dodania, oddania samolotów, wreszcie popisy retoryczne, obietnice udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa i występowanie w roli najgłośniejszego katona moralności światowej, oskarżającego Rosję, jawią się nie jako przejaw roztropności, ale zuchwałości. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteśmy zbyt zuchwali. Ja tu pana Lisickiego chciałbym trochę pocieszyć, że to tam nie do końca jest tak, że my tak bardzo wszystko wysyłamy. My tak naprawdę deklarujemy, że bardzo wszystko wyślemy, a z samymi czynami bywa różnie. Chcę pana Lisickiego pocieszyć, że nadal Polska jest największym importerem rosyjskich paliw w Unii Europejskiej. Mamy pierwsze miejsce, jesteśmy najlepsi, na pewno nam cała Europa tego zazdrości. I no może tak podsumowując, z mojej strony podsumowując, to jest, gdyby pan Lisicki przez moment był realistą, a nie po prostu od lat głosicielem dobrodziejstw sojuszu z Rosją i ruskiego mira, to gdyby był realistą w takim cywilizacyjnie zachodnim tego słowa znaczeniu, to po prostu przyjąłby taki realizm anglosaski, czyli tak, to jest nasza wojna i róbmy wszystko, żeby naszą wojnę wygrać poza naszym terytorium. I dlatego każda pomoc udzielona Ukrainie jest rzeczą niebywale w polityce realnej opłacalną. Pan Lisicki nie raz występował tutaj w roli kandydata na polexitowca. No to realistyczne podejście. Ta opinia, bo on się trochę dystansuje, on mówi, że przekazuje opinie realistów, co do których nie ma pewności, czy istnieją. No to jest piękna, tytuł tego tekstu Polska Szkoła Realizmu, ja bym powiedział Polska Szkoła Putinizmu. Tak, to jest taki Sykulski light. Oczywiście trzeba docenić, że intelektualnie pan Lisicki potrafi się zachować bez porównania lepiej od Sykulskiego i jest mniej toporny, ale to naprawdę to jest to samo. To jest to samo. Jak mówię, nominujemy Pawła Lisickiego do roli jako kandydata na polexitowca tego tygodnia. Jak Radek się pojawi, to pewnie nam zgłosi kolejnego kandydata. Nie wiem, jeżeli Marcin, mówię do realizatora, no może nie wiem, telefonicznie jakoś, no bo tutaj Radek ma przygotowane przeróżne ciekawe materiały i nie chciałbym tego mu odbierać. Proszę Państwa, ale w tymże numerze do rzeczy, tu już nie będziemy
Nie będziemy, nie będzie nominacji, to już jest w ramach przeglądu. No jest tekst Rafała Ziemkiewicza pod tytułem Europejski Drang nach Osten. Tak, proszę Państwa. Rafał Ziemkiewicz przejął się, straszliwie wspólną deklaracją wydaną w ostatnich dniach przez rządy Niemiec i Francji, po raz kolejny, w której po raz kolejny potwierdzono, że bez względu na wszystko nie ma mowy o porzuceniu tendencji do stałego pogłębiania integracji europejskiej. Ja zupełnie nie wiem, przepraszam Państwa, to strasznie nieładne, ale coś mi tu zadzwoniło. Konkretnie zadzwonił Tomasz Piątek z Pomorza, ale mu właśnie napiszę, że do niego oddzwonię. A Państwo są świadkami, że właśnie wysłałem SMS-a do Tomka, żeby nie przeszkadzał, bo z Państwem rozmawiam. Rafał Ziemkiewicz być może to przegapił, ale chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o rządy Niemiec i Francji, to ja myślę, że widziałem kilkadziesiąt takich deklaracji, a było ich dużo więcej, bo od czasu, kiedy powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, to takie deklaracje po prostu się pojawiają. No i pan redaktor Ziemkiewicz pisze, że to jest przeciw obywatelom, że to jest w ogóle, a no właśnie, tu dekonstruuje różne mity. I argumentem tym unieważniającym wszystkie przemawiające przeciwko konieczności argumenty jest określenie Stany Zjednoczone Europy. Jest to jednak zabieg czysto PR-owski, odkrywa Rafał Ziemkiewicz. W istocie budowla wznoszona pracowicie przez Scholza, Macrona, von der Leyen i innych opiera się na zupełnie innych założeniach niż te swego czasu wprowadzone w życie przez amerykańskich kolonistów. Ma to bowiem być państwo socjalistyczne o ogromnych kompetencjach, dokonujące na szeroką skalę redystrybucji pomiędzy prowincjami i regulujące aż do drobnych szczegółów praktycznie wszystkie dziedziny życia. No nie wiem, jak tu panu redaktorowi Ziemkiewiczowi delikatnie zwrócić uwagę, że jeżeli on chce koniecznie porównywać jeden do jeden doktrynę XVIII-wiecznych rewolucjonistów z doktrynami, które mogą tworzyć państwa europejskie na wspólny użytek, to popełnia pewien błąd metodologiczny. A określenie Stany Zjednoczone Europy nie oznacza kopiowanie i na przykład hodowanie własnego Trumpa, tylko pewien konstrukt Związku Niezależnych Państw, o czym my nie pamiętamy, że Stany Zjednoczone są faktycznie Stanami Zjednoczonymi, gdzie prawa stanowe są bardzo różne i mogą, a tam zresztą decentralizacja prawna jest, jak wiecie, także na poziomie hrabstw. Radku, czy ty jesteś? Wiesz, bo tutaj tak, państwo jestem. Podejrzewają, że się szalenie przejąłeś uwagami merytorycznymi pana Waldka i wsiadłeś w taksówkę, żeby pojechać do studia, więc rozumiem, że jeszcze nie przyjechała taksówka. No nie przyjechała, ale to myślę, że najwyższy czas. Ale jak pozwolisz, dokończę tylko kwestię Rafała Ziemkiewicza, który tutaj napisał wielki tekst o europejskim Drang nach Osten. No i on ujawnia dwa motory procesu.
Nie wiem, czy wiesz, co pcha tę Europę do takiej integracji. Pierwszy motor to jest kastowy instynkt wyhodowanej w ostatnich dziesięcioleciach eurokracji. Iście bizantyjskiej grupy dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy urzędników, europosłów, działaczy rozmaitych unijnych wysokich rad, komisji i delegatur od tego i owego, z piramidami asystentów, sekretarzy i współpracowników. Ich dochody niezwykle wysokie, jeśli porównamy apanaże unijczyków z zarobkami członków administracji państwowej USA, nie mówiąc o uboższych krajach, są wielkie i zależą całkowicie od rozrastania się europejskiej centrali. Nawet gdyby nie istniały tu interesy osobiste, odwieczne zasady funkcjonowania biurokracji znane najlepiej tam dzięki opisowi w prawach Parkinsona, każą każdej z unijnych instytucji stale rozpychać się poza przyznane im traktatowo kompetencje. I to jest motor pierwszy. Motorem drugim, silniejszym jest imperializm państw starej Unii, a szczególnie Niemiec. No tak. No to... Przekonanie, no to nie... że jest się z natury lepszym i mądrzejszym. Jedynie predestynowanym do dominowania nad kontynentem i zaprowadzania na nim cywilizacyjnych porządków, za co rozmaite wynikające z tego przywileje są tylko oczywistą zasłużoną rekompensatą, pod pozłotką modnej retoryki w najmniejszym stopniu nie uległo zmianie. Więc imperializm niemiecki i biurokratyzm biurokracji. Rafał Ziemkiewicz nie stara się porównać zarobków eurokratów z zarobkami urzędników pisowskich i to mnie trochę martwi, bo tutaj mogłoby wyjść, że to porównanie nie jest szczególnie korzystne dla eurokratów, którzy po prostu za jakieś marne pieniądze zasuwają, zamiast przyjechać do Polski. No, eurokraci na pewno zazdroszczą pisowcom zarobków. To nie, dla mnie nie ulega wątpliwości. Ja nie wiem, czy na ile słyszałeś, ja już zgłosiłem Pawła Lisickiego z uzasadnieniem, z jego własnym uzasadnieniem, z jego wstępniaka na polexitowca tygodnia. Czekamy na twoją kandydaturę. No ty, cóż, ja uderzę z grubej rury, bo niestety widziałem dzisiaj relacje z konferencji pierwszego stand-upera Polski. Tak, tak, NBP. Adam. Tak, pan Glapiński, prezes, profesor, wrócił do... Przepraszam, ale to jest niesamowite, bo to przypomniał mi się, kiedy mówię się o tych Niemcach, to przypomniał mi się taki dowcip o siostrze zakonnej, która prowadzi lekcję religii i tam jest taki rysunek, gdzie jest drzewo, na nim wiewiórka, no i siostra się pyta, drogie dzieci, a co tam jest na drzewie? No i Jaśna to odpowiada... Wygląda na wiewiórkę, ale skoro pyta siostra, to pewnie Jezus Chrystus. Więc to jest tak z Niemcami, moim skromnym zdaniem. Ale dlaczego Glapiński dzisiaj, drodzy Państwo? No dlatego, że tak, dbamy o to, by polski, aby kurs złotego był właściwy, żeby był mocną walutą, wskazał w czwartek na konferencji, ale potem zauważył, że pojawiają się wypowiedzi, iż wejście do strefy euro na przykład obniżyłoby inflację. I co prezes na to? Za euro szczególnie są ci, co nie lubią Polski, co chcieliby likwidacji Polski jako kraju niepodległego i suwerennego, którzy chcieliby, aby Polska była jakąś prowincją, landem w kraju europejskim. Często są to byli marksiści, leniniści, którzy kiedyś myśleli o likwidacji wszystkich państw i powstaniu robotniczo-proletariackiego, komunistycznego tworu takiej Euroameryki. Dziękuję. To jest, słuchaj,
On powinien pisać, kiedyś w Polsce upadła ta tradycja, ale jeszcze przed wojną miała się dobrze, były takie trzy groszówki, wiesz, to były takie lekko grafomańskie opowieści na różne tematy, dostępne bardzo szeroko, no, przystępne cenowo, które powodowały wzrost czytelnictwa statystycznego, natomiast niewiele wnosiły do umysłów. I myślę, że Adam Glapiński zrobiłby wielką karierę w takich, przy okazji takich wydawnictw. No, ale no, trzeba się skupić na tej treści głównej, którą wygłosił, czyli kto chce euro, ten nie lubi Polski. Myślę, że to będzie jeden z leitmotivów kampanii wyborczej. Która już się zaczęła i jak wiadomo jest. Proszę Państwa, Adamem Glapińskim na pewno zajmiemy się w niedzielę z Witkiem Beresiem, bo to jednak jest, ten człowiek jest skrojony pod nasz format niedzielny programu. No oczywiście dzisiaj Glapiński jest poddany państwa rozwadze jako polexitowiec, bo to jest ważna osoba polexitowa. I to zdanie trzeba zapamiętać. Zresztą myślę, że zapamiętamy, będzie on nam ono przypominane, ale to jest ta frakcja nieustająco nam tłumacząca, że mamy najniższą inflację, że w strefie euro jest wyższa, potem sam PAP pisze, że w strefie euro 9, u nas 19,7 i okazuje się, że 19,7 inflacji to jest mniej niż 9. No ale to nie jest 20 i prezes dzisiaj poza wszystkim triumfował i mówił, a mówiliście, że będzie 20? No i co? I co? No a było 19,7. Wiesz, a prezesowi nikt nie odpowie, a mówiłeś, że nie przekroczy 6%. Nie, prezes już powiedział, że to były wyrwane z kontekstu wypowiedzi, a poza tym już on stoi na krawędzi płaskowyżu i widzi ten dół, czyli będzie 6% na koniec roku. No, on stoi nad przepaścią i śmiało zrobi krok naprzód, to wiadomo. Ale jak mówię, o prezesie Glapińskim na pewno więcej w niedzielę w Kraków, Warszawa, bo to jednak jest człowiek, który tam pasuje ze swoją ekspresją i wypowiedziami. Proszę Państwa, to co? Uruchamiamy głosowanie. Uruchamiamy głosowanie. Macie do wyboru Pawła Lisickiego, macie do wyboru Adama Glapińskiego. Dwie bardzo silne kandydatury. Jeden zawsze w pozie Platona, drugi zawsze w pozie Klauna. Ale obaj skuteczni. A my co? W tej chwili zagramy coś skocznego dla oddechu. Bye.
gentle wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me a good night. You whip up my appetite. Don't leave me alone. I wróciliśmy, proszę Państwa, po pieśni tak skocznej, że aż nam tutaj nasz realizator Marcin cieszył się, że udało mu się tak trafić ze skoczną pieśnią na moje wezwanie. Myśmy się też pocieszyli i Marcina oczywiście bardzo z tego powodu pozdrawiamy. Pozdrawiamy także producenta naszego programu, pana Jarosława Henkie. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Dzięki waszemu wsparciu, dzięki wam te programy powstają. Zawsze czapką po polsku do ziemi kłaniamy się naszym wspierającym. No i proszę państwa, Radek przygotował na dzisiaj z otchłani piekieł jakieś wieści. Oj tak, tak. Drodzy państwo, dawno nie rozmawialiśmy o Tadeuszu Rydzyku i jego osobnej frakcji w Zjednoczonej Prawicy, frakcji wziąć jak najwięcej, tak bym ją nazwał, ale wspaniały serial śledzę od tygodnia na łamach naszego dziennika, no i pokrótce państwu go... Mówiłem, że otchłań piekieł. Tak. Nie byłem na to gotowy. Drodzy państwo, no nie jest dla państwa jako widzów Resetu żadną tajemnicą, że to ojciec Tadeusz, przepraszam, dyrektor Tadeusz Rydzyk storpedował skutecznie energetykę wiatrową i niech przypadkiem nikt z was nie pomyśli, że będzie rezygnował z podobnych wystąpień dalej. I tutaj w związku z tym w poniedziałek 6 lutego na pierwszej stronie uciążliwe sąsiedztwo, liberalizacja przepisów dotyczących lokalizacji wiatraków uderzy w bezpieczeństwo Polski. No i ja tak sobie pomyślałem, o coś nowego. Nie? Bezpieczeństwo Polski. No ale no, niestety nie ma tam specjalnie, no nie ma nic nowego. Znaczy w zasadzie powiem, że bezpieczeństwo Polski będzie zagrożone. No argumenty znane w zasadzie, ale z kronikarskiego obowiązku tylko powiedzmy, bo pretekstem do tej jedynki naszego dziennika jest apel Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia profesora Jana Szyszko. Jak wiadomo. Jest takie. To jest takie Luftwaffe zdecydowanie wiatrakowe. No jest tam kilka ciekawych, to może fragment z tego całego wystąpienia przeczytam państwu. Tak gwałtowne uwolnienie możliwości budowy farm wiatrowych stanowi zagrożenie nie tylko miejsc zamieszkania ludzi, ale także dla instytucji publicznych jak szpitale, przychodnie, szkoły i przedszkola. I to jest mój ulubiony fragment. Paradoksalnie,
farmy wiatrowe jako urządzenia produkujące odnawialną ekologiczną energię mogą także szkodzić środowisku i nie powinny być stawiane w pobliżu terenów leśnych oraz ustanowionych form ochrony przyrody, takich jak parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty oraz tereny objęte programem Natura 500. Państwo pewnie czekacie, jakby jak ten paradoks wytłumaczono. No nie wytłumaczono, I'm sorry. Nie ma dalej już nic więcej. No generalnie, no to jest fajne. Mnie się strasznie podoba, bo to jest dosyć ciekawe. Zresztą temat wiatraków oczywiście jest w tygodnikach szeroko poruszany. I jak czytam te płacze nad tym, w jaki sposób wiatraki nam psują przyrodę, krajobraz, zagrażają ludziom, to jednocześnie jestem pod wielkim wrażeniem, jak gładko się przechodzi nad tym, jakie szkody nam czyni smog, jakie szkody czynią nam te wszystkie spaliny z elektrowni węglowych. One w ogóle nam nie szkodzą, słuchajcie. Rolnicy po prostu cieszą się, kiedy mogą zaciągnąć się węglem z komina, a ten wiatrak to poczyniłby spustoszenia, wyniszczyłby naród polski i osłabił naszą obronność. Te kominy zupełnie nikomu nie przeszkadzają. Nie, zupełnie, ale ja jednak będę jeszcze wracał do wiewiórki, bo jeszcze jeden cytat. Doskonale wiemy, że technologie budowy wiatraków są głównie niemieckie, a dzięki liberalizacji przepisów w Polsce właściciele tych technologii zarobią więcej, nawet pomimo tego, że obszar naszego kraju nie jest szczególnie wieczny. Przy czym gdyby wiatraki były tak wspaniałym źródłem taniej energii w krajach, w których jest ich stosunkowo wiele, na przykład w Niemczech, nie mówiono by dziś o kryzysie energetycznym, zauważa Krystyna Szyszko. Ze stowarzyszenia oczywiście. Ale wiesz, bo to jest temat, suspens? Do którego suspens? Trzeba wracać, wiesz, no bo mamy tego Kowalskiego w tym Sejmie i zresztą z jakąś kolejną biegunką memiczną, jeśli chodzi o wiatraki, które psują wszystko. I zobacz, że nie przeszkadzają im elektrownie węglowe, które nas trują. Nie przeszkadza im to, że węgiel, wszyscy już wiemy, że węgiel do tych elektrowni jest z Rosji. Z Rosji, której oni podobno nie lubią tak oficjalnie, czasami im wychodzi. Nie widzą tej zależności, że im więcej wiatraków, tym mniej węgla, rosyjskiego węgla, bo argument o polskim węglu już dawno został sfalsyfikowany i wytrącony, bo wiadomo, że ten węgiel nie ma tych wartości energetycznych, które pozwalają na produkcję w dużych zakładach. Nie, to w ogóle to nie istnieje. I jeszcze 30% ludzi w tym kraju wierzy w to, że wiatrak jest bardziej szkodliwy od elektrowni węglowej, a ruski węgiel nie jest naruszeniem embarga. Jeżeli mówisz o górnictwie i węglu, to jeszcze z kronikarskiego obowiązku powiem Państwu, że w tym samym numerze naszego dziennika z poniedziałku 6 lutego pan Bogusław Chutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla, mówi wyrok na górnictwo, tak się nazywa jego wywiad, i dyrektywa metanowa jest dzisiaj największym zagrożeniem dla gospodarki i naszej, czego? Na S słowo, wiewiórka, suwerenności. Obawiamy się, że rząd się na to zgodził. Robiono teatr, prowadzono... Znaczy, suwerenność utrzymywania energetyki opartej na imporcie z Rosji. Usiłuję to zrozumieć. Już w tej chwili staram się podejść poważnie, bo ty zawsze mi zwracasz uwagę, żeby tutaj nie szydzić, nie wchodzić w jakieś dwuznaczności. Ja pytam jednoznacznie, na czym polega większa suwerenność, kiedy jesteśmy uzależnieni od surowców energetycznych rosyjskich? No, przy wiatrakach jesteśmy, no, można tutaj się zastanawiać, czy pan Rydzyk w swoich mediach przypadkiem nie zaklina rzeczywistości, twierdząc, że w Polsce nie ma wiatru.
są i ze względu na zmiany klimatyczne coraz silniejsze, a to nie jest powód do radości, że te wiatry są coraz silniejsze. Północna Polska jest jednym z lepszych, czyli ta część niziny europejskiej, która jest no, przy Bałtyku, jest jednym z lepszych terenów w Europie, jeśli chodzi o wieczność, nie mówiąc już o samym Bałtyku. Nie ruski węgiel wzmocni naszą suwerenność, żebyśmy mogli nim przytruć siebie, nasze dzieci i nasze wnuki na lata, żebyśmy mieli wysokie, podwyższone koszty opieki medycznej podstawowej, co już zostało nieraz policzone. No przecież mówimy o ciężkich miliardach strat, choćby ze względu na choroby. Marcin, no i co ja mogę dodać? Ja chciałbym dalej kontynuować. Ale co, jeszcze z otchłani pieku coś masz? Tak, jeszcze mam, powiem szczerze. Znaczy jest, chciałbym, żeby Państwo zobaczyli, bo my się oczywiście śmiejemy, ale to widać, że Rydzyk wytacza najtwardsze działa i jednoznacznie stoi za Solidarną Polską. I to, co zrobił wczoraj Janusz Kowalski, czego nie pokażemy, bo nie jest to temat polexitowy, ale myślę, że ty z Beresiem będziecie mieli niezłe używanie. No ten cyrk, wstaje Janusz Kowalski i klaszcze, jak kochamy naszych ministrów. Chociaż ja uważam, że powinniśmy ten zwyczaj przejąć. Tu Państwo na czacie trochę dyskutowali o resecie. Ja do tej dyskusji dodam tylko tyle. Proszę Państwa, Radkowi Grucy należy bić brawo. I Państwa zachęcam, Radek, Radkowi należy bić brawo. Tak jest. Drodzy Państwo, nie poprzestaje Tadeusz Rydzyk na krytyce wiatraków. On pokazuje, jak jest. I piątek 3 lutego pojawił się na pierwszej stronie tekst o energetyce pod tytułem Koniec pieców gazowych w Unii Europejskiej. Znak zapytania. Drodzy Państwo, krótko i na temat. Zakaz instalacji pieców gazowych wstrząśnie budżetami domowymi polskich rodzin. To jest taki lit, bym powiedział. Czyli niektórzy już zatrzymają się tutaj, prawda? No, w kiosku zobaczą tylko tyle. Ale ja się niestety wczytałem. I mam dla Państwa dwa cytaty, które chyba powiedzą wszystko. Komisja Europejska planuje wejść w kolejną fazę walki o poprawę jakości klimatu. Na cenzurowanym wkrótce znajdą się piece gazowe. Już całkiem niedługo, bo w 2027 lub 2030 ma wejść w życie zakaz ich instalacji. I teraz mamy cytat. Rewolucja przyspiesza i jest mało logiczna. Z jednej strony Komisja Europejska chce szybkiej rezygnacji z gazu, w tym zakazania korzystania z pieców gazowych, a z drugiej strony rząd stawia na instalację właśnie tych urządzeń. Każdy ciągnie do siebie. Płótno, którym jest energetyka, w końcu się rozerwie. Przeraża mnie ten brak koordynacji, mówi naszemu dziennikowi profesor Władysław Mielczarski, ekspert do spraw energetyki Politechniki Łódzkiej. Ale najciekawsze dla mnie, bo ja tak patrzyłem, chciałem się dowiedzieć, skąd ten zakaz wynika, żeby sprawdzić dla Państwa. I teraz uwaga. Oficjalnie przepisy, które mają zostać przygotowane, nie zakładają, że dojdzie do wprowadzenia odgórnego zakazu korzystania z pieców gazowych. Europejczycy dalej będą mogli z nich korzystać. Jednak pod koniec grudnia 2022 roku rozszerzono system EU ETS o budownictwo. Od 2027 będziemy słono płacić za emisję z budynków mieszkalnych. Możliwość zamienia się w przymus ekonomiczny, wskazuje profesor Władysław Mielczarski. Taka sytuacja. Co ja wiem? Źle się dzieje, proszę Państwa, źle się dzieje. Po prostu zamordują nas, pomijając to, że zdaje się, że dzisiaj pani minister Moskwa na Twitterze powiedziała, że to fake news z tymi piecami gazowymi. Coś jest chyba nie całkiem. Ale kto jest fake? Właśnie, bo tam jest tak, że oni nawet już teraz jakby idą tak po bandzie, że nawet niespecjalnie jakby... No, to wskazują, o czym piszą, no, już do tego stopnia. Naprawdę to jest coś, co ja obserwuję ostatnio. Ja myślę, że to tak naprawdę chodzi o to, że
Ja w tej chwili, dobra, będę obrażał, wiecie kogo, tego najczęściej obrażanego. Gdyby Pan Bóg chciał, żeby prąd był z wiatraków, to by sam to zrobił i nie czekał na nas. A Pan Bóg wyraźnie chce, żeby prąd był z węgla. Marcinie, tak. No, ale to jest, słuchaj, to jest w ogóle mały problem. Nie wiem, czy wiesz, jaki jest największy nasz problem w tej chwili. Mam dużo pomysłów, za dużo. No. Otóż największy nasz problem, ja wezmę pierwszy z brzegu tygodnik, bo piszą wszystkie tygodniki naszej ukochanej władzy poruszają ten temat, żeby było jasne. O, proszę bardzo. Ja pokażę, będzie można przeczytać. Zaraz nie dla unijnych zakusów na polskie lasy. I to jest, proszę ciebie, problem. Nie tam jakieś wiatraki. Wiatraki to w ogóle pół biedy. Tygodnik sieci. W środowisku unijnych biurokratów narodził się pomysł, by odebrać państwom członkowskim możliwość samodzielnego decydowania o lasach. Absurdalny projekt trafił już do zaopiniowania jednej z komisji w Parlamencie Europejskim. Stanowcze weto w tej sprawie zgłaszają leśnicy. No i leśnicy faktycznie, pamiętasz, oni nawet w Sejmie się tam prezentowali, tylko należałoby przytoczyć kontekst. Otóż nie ma żadnego projektu w sensie formalnym, jakkolwiek jest pomysł, który został poddany pod rozwagę, tak jak tych pomysłów zapewne 1500 rocznie jest poddawanych pod rozwagę różnych gremiów parlamentu. Jakby to powiedzieć, w tej niedemokratycznej Unii Europejskiej jest taka zasada, że różne wnioski się rozpatruje na różnych poziomach. One później nabierają kształtu projektu, bądź nie. Bywa różnie. Natomiast faktycznie jest taki pomysł, żeby w ramach polityki klimatycznej, szeroko rozumianej, zarządzać terenami zalesionymi, nie tyle zarządzać, bo nikt zarządu lasów państwowych, europejskich nie zamierza wprowadzić, szczególnie proszę Państwa, że struktura własnościowa lasów w Europie jest bardzo różna. Bywają kraje, które mają lasy państwowe, bywają kraje, które lasów państwowych nie mają. Ale wtedy pewne obowiązki ograniczenia są nakładane na właścicieli lasów bez względu na tytuł prawny, czy to jest państwowe, czy prywatne. No, Anglia reguluje bardzo gospodarkę leśną, a tam lasów państwowych nie ma. No, Anglia jest już poza Unią, wiem, ale mówię jako o modelu jakimś. No i proszę Państwa, we wszystkich tygodnikach prawicowych są teksty bądź wywiady, nie zawsze podpisane, bo w Do Rzeczy też jest, ale zawsze sygnowane, no nie zawsze sygnowane, przepraszam, zaraz powiem. Sieci i Do Rzeczy, uczciwe chłopaki. Pokazują, że to są teksty sponsorowane przez kogo? Przez Lasy Państwowe. Zdziwko? Aha. Więc w sieci jest tekst sponsorowany przez Lasy Państwowe. Do Rzeczy jest wywiad z panem Józefem Kubicą, dyrektorem generalnym Lasów Państwowych, który mówi mniej więcej tak. Nasz model zarządzania lasami ma ogromną tradycję. Nowoczesna myśl leśna zaistniała po raz pierwszy w dobie autonomii Księstwa Warszawskiego. Chcę powiedzieć, że Księstwo Warszawskie było formą pewnej dużej organizacji europejskiej dowodzonej przez niejakiego Napoleona. I z tą naszą suwerennością wtedy, to ja bym jakoś tak za bardzo nie przesadzał z taką mocną tezą. I uważaj, bo teraz proszę Państwa, trzymajcie się proszę foteli, bo to będzie roller coaster, tak? To może Was przeciążenie wcisnąć w tym. Uwaga. Pan dyrektor Kubica mówi, jak wygląda unijne zarządzanie lasami, mogliśmy się przekonać w Puszczy Białowieskiej. W imię przepisów unijnych zablokowano możliwości czynnej ochrony lasu.
Zobaczyliśmy, że krzykliwe protesty paru pseudoekologów znakomicie rezonują w Brukseli. Proszę Państwa, podanie wyciętej przez PiS Puszczy Białowieskiej jako przykładu zarządzania lasem przez Unię Europejską, no ja powiem tak, szósta orbita, ósmy krąg piekieł. No nie wiem, jak to nazwać. Mi też trochę mowę odebrało. No i jest oczywiście głębokie uzasadnienie. Tekst jest: polskie lasy powinny być zarządzane przez Polaków. Taki jest tytuł. Coraz więcej finezji mają po prostu. Marek Suski tęskniący za finezją. I żeby nie było. Gazeta Polska także zauważa problem lasów, ale z pewną różnicą. Z pewną różnicą głęboko merytoryczną. Szukam tego tekstu. Otóż tu jest tekst Rzeczpospolita Rezerwatowa. I tekst także traktuje o tym pomyśle, ale zaczyna się głębiej politycznie. Po 24 lutego ubiegłego roku, to jest barbarzyńskiej napaści Rosji na Ukrainę, wydawało się, że w Unii Europejskiej nastąpi otrzeźwienie. Nic z tego. Nadal prze ona do przodu ze swoimi ideologicznymi projektami. Rozporządzenie o odtwarzaniu przyrody jest dziś tego najlepszym przykładem. To jest projekt w ogóle, no, nie ma o czym mówić. No i potem, co jest zagrożeniem? Uwaga, jeżeli ktoś z Państwa jest z okolic Żuław, to uważajcie. Zdaniem Gazety Polskiej jest projekt zalania Żuław. A zalejemy Żuławy, żeby zlikwidować gospodarkę leśną. Gdzie my jesteśmy? Nie proszę mnie Państwu, żebym ja wyjaśnił sekwencję logiczną, bo powiem uczciwie, przerasta mnie to. To jest jak czytanie notatek Suskiego. Przepraszam, jakiś inny specjalista powinien się tym zająć. Jedyna różnica merytoryczna w Gazecie Polskiej jest taka, że w Gazecie Polskiej nie są te teksty oznaczone jako sponsorowane przez lasy państwowe. Choć brzmią jakoś tak, powiedziałbym, podobnie. Czy tylko obśmiać potrafimy? To ja powiem nie. Natomiast jak coś jest śmieszne, to się z tego śmiejemy. Przyzwyczailiśmy się wszyscy, bez względu na poglądy polityczne, podczas tych rządów, że polityka polega na tym, że partia rządząca podlizuje się tym środowiskom, które uznaje za rezerwę swoich głosów. Jeżeli na chwilę z tego wyjdziemy, i pomyślimy o Polsce, o takim kraju, w którym żyjemy, to nie będziemy mieć wątpliwości, że wiatraki od kominów są lepsze. Jeżeli ktoś opowiada duby smalone, że Unia Europejska zaszkodziła Puszczy Białowieskiej, to chyba akurat w tym towarzystwie, w jakim jesteśmy, nikt z nas nie stracił nagle, nie ma amnezji, nie stracił pamięci, że Unia Europejska zablokowała rabunkową wycinkę Puszczy Białowieskiej. Ale to była czynna troska chyba w tym tekście, bo że zablokowała czynną troskę. Proszę Państwa, czynna troska o lasy jest bardzo podobna do teksańskiej masakry piłą mechaniczną, tylko że na początek bierze się drzewa pod piłę, a dopiero potem ludzi. W takim absurdzie żyjemy. Jak czytam teksty pod tytułem A wstawcie sobie do ogródka wiatrak, proszę Państwa, nikt nikomu wiatraka do ogródka nie wstawia. Więc nie wiem, dlaczego, skoro jesteście zabezpieczeni poza dużymi miastami, że nikt wam do ogródka nie wstawi wiatraka, to dlaczego akurat w miastach mają być stawiane w ogródkach? Norma bezpiecznościowa pół kilometra
zabezpiecza ogródki, chyba że ktoś ma tak wielki ogródek. No to wtedy gratuluję ogródka. Jak ktoś ma przy domu kilometrowy ogródek, no to no cóż, szacun. No na pewno to ja chcę tylko dodać, że na razie mamy 157 głosów. Wiedziałem, że silne kandydatury. Paweł Lisicki ma 45% głosów, Adam Glapiński 55%. Ja nie wiem, czy państwo zasłużenie promujecie Adama Glapińskiego. Upodabniacie się tym samym do Jarosława Kaczyńskiego, który też go promuje. No ale państwa wola. O właśnie, wiatraka mógłby się bać Adam Glapiński, bo jego ogródek faktycznie zahacza o te parametry, że być może wiatrak by mu się w ogródku tam w Zalesiu zmieścił. Nie pamiętam dokładnie rozmiarów, ale to jest długi ogródek. To jest długi ogródek i no... Glapiński może się... I to może o to chodzi z tą poprawką 700 metrów. W tej chwili dopiero zaapałem. Bo może przy 500 metrach wiatrak by się mieścił w ogródku Adama Glapińskiego, w jego posiadłości, którą wymienił na domek, za którą zamienił się z pewnym prorosyjskim miliarderem, o czym więcej możecie przeczytać i usłyszeć zawsze u Tomka Piątka i u Grzegorza Rzeczkowskiego, którzy to ujawniali. Więc już w tej chwili załapałem, że te 700 metrów być może chroni ogródek Glapińskiego. Nie jest to wykluczone. Ja też tak przypominam sobie, że jak szedłem do tajnej leśniczówki prezesa, to też ten ogródek, no może nie 700, ale tak 550 mógł mieć, więc może Marek Suski chciał tak, wiesz, że tak powiem, z pewnym naddatkiem uratować prezesa, bo jest taka tajna baza i sobie... Bo pani Bożena pyta, że chyba nie ma obowiązku stawiania wiatraka w ogródku. Ja myślę, że... taki obowiązek musi być, no bo inaczej wszystkie protesty przeciwko wiatrakom byłyby nieracjonalne, a nie wierzę w to, że one są nieracjonalne. One na pewno są bardzo racjonalne i bardzo uzasadnione, prawda? Marcin, za dużo dla mnie dzisiaj po prostu. Znaczy lasy mnie zabiły, tak. Troska o lasy, tak, zabiła. Czynna troska o lasy, w której przeszkadza Unia Europejska, ale to jest naprawdę najważniejszy temat we wszystkich trzech wydaniach prawicowych tygodników, więc temat musi być poważny. Natomiast... Marcinie, to ja już mogę profetycznie wskazać państwu, że w przyszłym tygodniu na pewno będzie Sikorski, więc wtedy porozmawiamy o Sikorskim i nie jest tak, że tam jakieś tematy u nas są tabu, bo w przyszłym tygodniu na pewno pierwszym numerem jeden będzie Radosław Sikorski i jego wynagrodzenia od Zjednoczonych Emiratów Arabskich i wtedy o tym powiemy, także spokojnie. Tak, nawet zastanawialiśmy, przyznamy się, że rozmawialiśmy o tym, czy dzisiaj nie wspomnieć o rzeczy, natomiast mamy za mało wiedzy tak naprawdę. No, a takie proste cytowanie tych geniuszy, którzy uczą ostatnio młodzież o bezpieczeństwie i fake newsach, to jednak trzeba zobaczyć, o co tam chodzi, albo cytując pana premiera Morawieckiego, znaleźć inne źródło, no bo to źródło akurat nie jest jakimś znakomitym pomysłem. Radku, nie wiem, czy wiesz, ale mnie moja seta daje już znać, że to jest koniec naszego programu i że powinienem się ogarnąć i zająć psem. Kończmy w takim razie. Oszczędźmy im wstydu. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze bez wyjścia razem z Wami. Bardzo dziękujemy Marcinowi, który nas realizował. Bardzo dziękujemy panu Jarosławowi Henkie, który jest producentem tego programu. Także dziękujemy za te krytyczne uwagi, które na czacie
padały. Myślę, że jedyne, co w tej dyskusji przeszkadzało, to, proszę Państwa, może za dużo emocji, a może trochę więcej racjonalności, a jak Państwu bardzo na tym zależy, to wyjaśnienie tego, dlaczego nagraliśmy w studio, a o tej porze nie używamy studia, po prostu wynika z tego, że chcieliśmy, żeby ten program był, a gdybyśmy założyli, że on może się odbyć tylko ze studia, to być może dzisiaj by się nie odbył. No takie są uwarunkowania naszej pracy. Kłaniamy się Państwu nisko. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Do zobaczenia, resetarianki i resetarianie. Kłaniamy się. Reset Obywatelski. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? Do anything. What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go. Hey. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, oh. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe?